Dzień dobry kochani, kolejna Energy Boost Środa, witam Was Marzena Śmigielska. 12 stycznia obchodziliśmy Dzień Czystego Biurka i zastanowiło mnie to, dlaczego w ogóle obchodzimy taki dzień. Czy porządek wokół nas jest ważny, czy nie? I dlaczego jedni są bałaganiarzami, a innym bałagan nie przeszkadza? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jedni ludzie lubią bałagan, bo pobudza on ich kreatywność. Nie wiem, czy wiecie, ale naukowcy z Minnesoty na podstawie testów psychologicznych dowiedli, że ludzie, którzy mają bałagan na biurku, charakteryzują się dużo wyższym wynikiem w testach IQ niż ci, którzy mają wszystko poukładane. Co więcej, bałagan na biurku, czy nawet na pulpicie komputera, podobno pobudza kreatywne myślenie. Z drugiej strony, bałagan może wprowadzać w naszym umyśle zamęt i wpływać negatywnie na nasze samopoczucie. Jeśli chodzi o mnie, zdecydowanie opowiadam się za porządkiem, ale nie takim sterylnym, tylko jak to ktoś powiedział, chaotycznym uporządkowaniem lub jak kto woli, artystycznym nieładem. W badaniach przeprowadzonych przez University of California stwierdzono, że osoby, które utrzymują porządek, są bardziej skłonne do podejmowania zdrowych wyborów i mają lepsze samopoczucie. Badania z Princeton University dowiodły, że porządek może nam pomóc w podejmowaniu decyzji i zwiększyć naszą produktywność. Czy wiesz, że według nich porządek wokół ciebie może wpływać na twoje samopoczucie, pomóc i uniknąć wielu stresów i ułatwić ci życie? Jak? Zapytasz. No właśnie. Weźmy pod uwagę jakiś problem. Podobno, gdy ma się problem, powinno zrobić się wokół siebie porządek. Dlaczego? Zapytasz. Bo porządek wokół nas jest niezbędny do tego, aby uspokoić głowę, poukładać myśli, skupić się i móc zrozumieć i rozwiązać problem, który nas trapi i męczy. Bo podobno uporządkowany dom czy miejsce pracy to uporządkowane myśli. Dlatego warto zadbać o porządek wokół siebie, aby móc cieszyć się spokojem i harmonią wewnętrzną. Dbanie o swoje otoczenie jest ważne także z powodu zdrowia. Bo zdrowe otoczenie to podstawa dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa w wielu aspektach tego pojęcia. Od odpowiedniego zabezpieczenia domu, dbania o czystość i porządek, aż po unikanie niebezpiecznych sytuacji. To pozwala nam dbać o siebie i o naszych bliskich. No dobrze, wszystko pięknie, ale ja mam zawsze bałagan, ktoś powie. Co zrobić? Co zrobić, aby utrzymać porządek? Oto kilka sposobów. Po pierwsze, sprzątaj regularnie, bo sprzątasz wtedy krócej, a często sprzątanie jest bardziej efektywne niż odkładanie wszystkiego na później. W ten sposób można zaoszczędzić dużo czasu, a porządek utrzymuje się dużo dłużej. Po drugie, odkładaj rzeczy na miejsce od razu po użyciu, zamiast zostawiania ich gdziekolwiek, w różnych miejscach. Może to również pomóc w utrzymaniu właśnie porządku. Ja staram się tak robić i gdy w nocy zadrze mi się skórka przy paznokciu, to bez zapalania światła idę tam, gdzie powinny być cążki i wiem, że one tam będą. Stosuj minimalizm, to trzecia zasada, czyli skup się na posiadaniu tylko tych niezbędnych przedmiotów. Pozwala to utrzymać porządek. I ostatnie, zrób harmonogram sprzątania. Nie wiem, ale podobno jeśli przydzieli się konkretne dni lub godziny w tygodniu na wykonywanie określonych czynności, to to również może pomóc w utrzymaniu czystości. A na koniec, żeby nie dołować tych, którzy jednak nie mają nieskazitelnie czysto, cytat mojego ulubionego fizyka Alberta Einsteina. Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko. Więc głowa do góry. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.